sytuacja, że tak należy mówić w każdym województwie. To jest region o ogromnym potencjale, o stosunkowo dużej ilości ponadprzewalowych, również klimatycznie może najbardziej predestynowany do uzyskiwania wysokiej zbiorów w Polsce, bo jeżeli chodzi o długość okresu wegetacyjnego, to w stosunku do obszaru północno-wschodniego, okolicy Wok, to jest prawie miesiąc różnicy. Są przyzwoite gleby. Więc to jest region, gdzie rolnictwo może być rzeczywiście klimatem i może być siłą napędową również gospodarki regionalnej. Dzisiaj spotkałem się do tej pory z przedstawicielami wszystkich instytucji okołorolniczych, tych, które podlegają ministrowi rolnictwa bezpośrednio i tych, które wspierają pana wojewodę. Wydaje mi się, że te instytucje rozumieją swoją rolę służebną, rolę wobec rolników, wobec mieszkańców obszarów wiejskich. Rozmawialiśmy również i o problemach płacowych, o tym, że te instytucje też wymagają wsparcia. Takie działania są podejmowane, w tym roku również te instytucje otrzymały, podobnie jak sfera budżetowa, podwyżki płac. Zdaję sobie sprawę, że niektóre z nich w dalszym ciągu nie mają wsparcia finansowego, bo ich rola jest istotna. To jest doradztwo rolnicze i weterynaria. To w najbliższym czasie również będzie analizowane i pewne zmiany zaproponuję. Ale uczulałem również moich kolegów, panów dyrektorów, na takie oto podejście, że my wszyscy służymy rolnictwu, służymy Polsce. Czyli ci nasi odbiorcy, mieszkańcy obszarów wiejskich i rolnicy są najważniejsi. Cała reszta musi być dopasowana, żeby starać się im pomagać. Ja będę na dzisiejszych spotkaniach również mówił o tych elementach polityki rolnej Prawa i Sprawiedliwości. Jestem współautorem programu rolnego Prawa i Sprawiedliwości, które są realizowane, które zostały już sfinalizowane, które są w toku, które mają charakter unitarny i ogólnopolski, ale w znacznej mierze również pasują do tych oczekiwań i potrzeb, jakie są również na Dolnym Śląsku. Działania, jakie podjęliśmy, również w postaci konkretnych ustaw, które Sejm przyjął, dziękuję pani poseł również za wspieranie tych działań ustawowych. To jest, proszę państwa, wszystko, co możliwe, żeby urynkowić produkcję rolniczą z każdego typu gospodarstwa. To nie jest tak, że mamy gospodarstwa, które można nazwać spokojnie rolniczymi, towarowymi, które, jak rozumiem, wszyscy akceptują, a gospodarstwa mniejsze traktujemy dość lekceważącej podatnikiem, mówiąc o tym, że to są gospodarstwa socjalne. Te gospodarstwa mniejsze również powinny produkować i swoje dochody uzyskiwać w znacznej mierze również z tego, co sprzedażą, co ulokują na dobrze zorganizowanym rynku. Owszem, problemem jest również to, że prywatyzacja przemysłu rolno-spożywczego, szczególnie w latach 90. polegała na tym, że rolnicy zostali wyparci, wyrzuceni z jakichkolwiek związków z zakładami przetwórczymi. A zysk, dochody powstają w kolejnych ogniwach całego łańcucha od pola do stołu i z tego, co płaci konsument na końcu, rolnicy mają tylko niewielką, bardzo minimalną część. Dlatego odtwarzanie powiązań z przetwórstwem, ale również organizowanie się rolników do własnego przetwórstwa w postaci spółdzielczości, w szczególności czy innych form prawnych, jest również celem i działaniem na najbliższe lata. Zmiany, jakie wprowadziliśmy, są dedykowane właściwie każdej grupie rolników. Na wprowadzone ustawowo zmiany, najlepsze chyba w Europie w tej chwili, w zakresie bezpośredniej sprzedaży przez rolników rolniczego handlu detalicznego. Rolnicy mogą wszystkie swoje produkty wytworzone w gospodarstwie, również z możliwością dokupienia do 50% od swoich sąsiadów, przetwarzać bez żadnych zgód i zezwoleń w swoich gospodarstwach i sprzedawać nie tylko konsumentom końcowym, ale również do restauracji, do jadłodajni, do sklepu. Wszędzie, gdzie konsumenci, gdzie klienci chcieliby z tej żywności skorzystać, bardzo wysoka kwota wolna od podatku, 40 tysięcy złotych przychodu. Powyżej tego, umówmy się, niezbyt wysoki podatek, 2% do sprzedaży. Więc zachęty są duże, w szczególności adresowane do mniejszych gospodarstw, żeby chciały właśnie eliminować kolejne ogniwa, kolejnych pośredników między sobą a konsumentem.
bo dzięki temu będą mogli sprzedawać żywność, uzyskują dobrą cenę, a konsumenci będą zadowoleni, bo w tak zwanych krótkich łańcuchach będą mieli żywność świeżą, żywność atrakcyjną, żywność wysokiej jakości, bo taka ingrenio jest polska żywność. Również ułatwienia w zakresie tworzenia kół przemysłowych form przetwórstwa, tak zwanych MOLI, są zakłady małe, ograniczone, lokalne, które przetwarzają produkty pochodzenia zwierzęcego, czyli zarówno mięsne, jak i mleczne. Również nie potrzeba żadnych zgód i zezwoleń. To rolnik decyduje, czy chce wchodzić w tego typu przetwórstwa. W tej chwili trwa nabór w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji, nabór wniosków na wsparcie finansowe, istotne wsparcie. Każdy rolnik, który zajmie się rolniczym handlem detalicznym, może uzyskać 100 tysięcy bezwzględnego wsparcia. A ci, którzy chcieliby robić to na troszkę większą skalę, dla MOLI, mogą uzyskać 500 000 wsparcia. To są środki dla pojedynczych gospodarstw istotne. Nabór trwa do 1 marca, więc serdecznie również za Państwa pośrednictwem zachęcam i zapraszam rolników, żeby starali się z tego korzystać. Przyjęliśmy również niedawno w Sejmie, sądzę, jedną z najlepszych w Europie ustaw o spółdzielniach rolników, która pozwala rolnikom się organizować. Również daje korzyści gospodarcze, mianowicie dochody uzyskane z obrotu produktami pochodzącymi z gospodarstw członków są zwolnione z podatku dochodowego, a budynki, budowle zwolnione z podatku od nieruchomości. To są konkretne, wymierne korzyści dla tych rolników, którzy chcą się organizować. Również dla gospodarstw towarowych, których jest stosunkowo dużo na Dolnym Śląsku, ale również dla mniejszych gospodarstw organizujących się w spółdzielczość. W tym roku, jak sądzę, po żniwach w wersji pilotażowej, a od przyszłego roku już w wersji pełnej, tworzymy w Polsce platformę żywnościową, mówiąc w pewnym uproszczeniu, giełdę produktów rolniczych na wzór giełd istniejących w innych krajach, w Chicago, Matin pod Paryżem. Giełdę, która będzie w sposób obiektywny ustalała cenę płodów rolnych i kojarzyła oferty tych, którzy chcą sprzedawać i tych, którzy chcą kupować. Rozwijamy program białkowy, tutaj bardzo liczę również na Dolny Śląsk, dlatego że w ramach tego programu podstawowym źródłem białka w Polsce, który ma zastąpić, białka, które ma być zastąpione, które ma zastąpić modyfikowaną genetycznie śrutę sojową amerykańską, będą z jednej strony przetworzone śruty poekstrakcyjne rzepaku, a Dolny Śląsk jest wielkim producentem rzepaku, ale również uprawa roślin bobowatych, w tym również soi. W tym również soi w Polsce. I właśnie klimat Dolnego Śląska w sposób szczególny predestynuje do uprawy soi. Jest środkowoeuropejski program soi naddunajskiej. Ważne, żeby Dolny Śląsk również wykorzystał wszelkie szanse związane z programem białkowym, żeby to była również to był region, gdzie tego białka paszowego będziemy produkowali bardzo dużo. Chcę również na marginesie powiedzieć, że Rada Ministrów wczoraj przyjęła na mój wniosek ustawę, która pozwala, Sejm niedługo przyjmie, pozwala na oznaczanie produktów żywnościowych i pasz wolnych od GMO. Wolnych od GMO. To będzie dodatkowy znak, który sprawi, że konsumenci obawiający się żywności z udziałem organizmów modyfikowanych genetycznie będą mieli rozpoznawalny znak, który będzie pozwalał na półce sklepowej rozróżnić żywność z GMO i bez GMO. Poinformowałem również rolników o pomocy państwa w sytuacjach, które wynikają z klęsk. Państwo polskie w ubiegłym roku udzieliło największej w historii i największej w Europie pomocy klęskowej związanej z suszą. Pomoc ta wyniosła 2 miliardy 215 milionów, czyli w przeliczeniu na euro ponad 0,5 miliarda euro. Przypomnę, że Niemcy, kraj od nas zdecydowanie bogatszy, susza miała natężenie większe jak w Polsce i objęła większy obszar. Niemcy udzielili pomocy swoim rolnikom w wysokości 340 milionów euro. Więc ta dyskusja, czy państwo polskie pomaga swoim rolnikom, choćby na tym przykładzie znajduje dość jednoznaczną
odpowiedź. W międzyczasie tam zmieniły się trochę mechanizmy wypłaty, ponieważ w listopadzie skończyła się ubiegłoroczna pomoc de minimis. Musieliśmy czekać do stycznia, żeby uruchomić, wznowić wypłaty pomocy suszowej. Ona w tej chwili jest realizowana w agencji w wysokości około 90 milionów dziennie. Więc kilka najbliższych dni, no może kilkanaście dni, i pomoc suszowa zostanie zrealizowana w 100%. Bardzo liczę również na to, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który jest silną instytucją i jednostką na Dolnym Śląsku, bardzo aktywnie będzie się włączał we wszystkie procesy przemian na wsi. Będzie liderem innowacyjności, będzie liderem przekształceń, będzie wspierał rolników, tak jak jego nazwa do tego zobowiązuje. Jest to ośrodek wsparcia rolnictwa. Szczególną rolę będą miały gospodarstwa, spółki strategiczne Skarbu Państwa. One mają być liderem i sojusznikiem i sprzymierzeńcem dla okolicznych rolników. Tu dobrze działa Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Nie chcę wymieniać po kolei instytucji. Państwo zapewne interesują się rolnictwem. Znacie tę instytucję. To jest jeden z wiodących ośrodków w Polsce z dużą tradycją, trzeba również powiedzieć. Dlatego też mi zależy, żeby w pracy Ośrodka Doradztwa Rolniczego to informowanie rolników o możliwościach zarabiania, o możliwościach wynikających z nowych przepisów, z tych ułatwień, które wprowadzamy, żeby ta wiedza docierała do rolników w sposób pełny, żeby oni byli nie tylko informowani o możliwościach korzystania z pomocy różnych, ale również uzyskiwali wiedzę, jak można zarabiać na rolnictwie, jak sprawić, żeby to rolnictwo stało się ważną i dochodową dziedziną naszej gospodarki. Chcę podziękować tym pracownikom na ręce dyrektorów wszystkich instytucji, którzy wspierają rolnictwo. Przecież, proszę Państwa, jest dość oczywiste, że żadne decyzje z tak zwanej mitycznej Warszawy, centrum decyzyjnego, nie będą do końca skuteczne, jeżeli nie znajdą wsparcia, pomocy ze strony władz wojewódzkich, pana wojewody. Dziękuję mu serdecznie. Liczę na dobrą współpracę z samorządem województwa. Ja byłem przez dwie kadencje radnym wojewódzkim, więc wiem, jak może i powinien funkcjonować sejmik województwa. Liczę również na to, że w ramach polityki spójności, za którą w zdecydowanej większości odpowiadają władze samorządowe wojewódzkie, również będzie wspieranie, nie tylko symboliczne, ale również i materialne, wspieranie obszarów wiejskich. To jest ten obszar życia społecznego, terytorialny, który wymaga wsparcia z różnych środków. Dlatego również bardzo liczę na dobrą współpracę z Dolnośląskim Sejmikiem. Proszę Państwa, na koniec, o tym nie rozmawialiśmy, ale to na pewno w pytaniach ze strony rolników będzie padało. Kończymy pracę nad czymś, co się nazywa w pewnym uproszczeniu polityką górską. Dlatego, że w Europie panuje przekonanie, które ja bardzo zdecydowanie podzielam, że obszary górskie, obszary trudniejsze do prowadzenia rolnictwa, ale jednocześnie obszary, które wymagają istnienia rolnictwa. Trudno sobie wyobrazić góry, nawet z wykorzystaniem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, rozwoju również środowiskowych, przyrodniczych funkcji gór, bez dobrze zorganizowanego, przyjaznego środowisku rolnictwa. Niestety w Polsce widzimy wycofywanie się rolnictwa z gór. I trzeba ten proces powstrzymać i go odwrócić. Dlatego szczególnie województwa południowe, te, w których są góry, również świętokrzyskie, są poproszone o to, żeby dać wkład do tego programu polityki górskiej, tej polityki, która ma rolnictwo w górach wzmocnić. Odbywały się spotkania na Podkarpaciu w marcu, robimy konferencję w Małopolsce. Również te doświadczenia tu z Sudetów i z tej części gór są również bardzo ważne. Zbierzemy to wszystko, z tego będzie Narodowy Program Wsparcia Rolnictwa w Górach, który będzie im dedykował specjalne środki, ale również wprowadzał takie rozwiązania, które sprawią, że rolnictwo w górach będzie się opłacało i będzie ważnym elementem ekonomii rozwiązań gospodarczych w górach. W
Wiele z działań, które już prowadziliśmy, choćby ta sprzedaż bezpośrednia wszystkich produktów wytwarzanych przez również przez ludzi prowadzący politykę rolnictwa w górach, również będzie temu służyło. Cieszę się, na koniec jeszcze raz to powtórzę, że mogę być tym jednym z najpiękniejszych polskich regionów i o bogatej tradycji, wielkiej historii, dobrym położeniu, również wielkich atutach, wielkich zasobach rolniczych. Polska potrzebuje Dolnego Śląska. Dolny Śląsk może być jednym z najwartościowszych, najmocniejszych filarów rozwoju polskiego rolnictwa. Bardzo dziękuję.